Cześć Gosia, niezwykle miło Cię widzieć na ramówce TVP. No tłok dzisiaj do Ciebie, tłok do Ciebie. O co tam pytają? Cześć, dzień dobry. Słuchaj, dziękuję Ci przede wszystkim, że mogliśmy usiąść, bo wcześniej stałam. Nie ma problemu, nie ma problemu. Prawdziwy dżentelmen. To jest to, oczywiście, że tak. Wiesz co, no, głównie o to, jak się czuję, o ciążę, czy wrócę do pracy szybko, czy nie wrócę. O, widzisz, nam tutaj będą przechodzić. Czy wrócę, czy nie wrócę, jak szybko, czy się cieszę, jakie imię, czy spodziewam się płci. Także już tych pytań nie musisz zadawać, bo to już wszystko było. No niestety muszę, bo to jest tak, że wiesz, każdy portal ma innego czytelnika i ten czytelnik chciałby się dowiedzieć mnie. Oto moja droga, jak tam twoje samopoczucie w ciąży? Jak sobie radzisz z upałami, bo jest totalnie gorąco? Bardzo dobrze sobie radzę z upałami, tutaj nie ma problemu. Gorzej radzę sobie z głodem, wysokimi obcasami, dlatego mam zawsze klapeczki na płaskim ze sobą. I tak naprawdę ze zmęczeniem, bo tak to jest, że jak na przykład jestem w pracy, wiesz, i nie mam możliwości położenia się, odpoczęcia troszeczkę, no to potem mi to wychodzi. Czyli na przykład po pytaniu na śniadanie potrafię spać 3 godziny. Czyli rozumiem, że trochę senna jesteś przez ciążę. Jestem senna, ale na razie mam nadzieję, że to już lada moment minie, bo to taki jest złoty okres ciąży, który za chwilę powinien nastąpić. Kobiety też często mają różne zachcianki w ciąży. Ja kiedyś miałem siostrę w ciąży, to wiesz, biegałem do sklepu, a po co biegają dla ciebie? Co musisz mieć, co jesz? Jakie zachcianki? Absolutnie po nic. To znaczy, jak jest, to zjem, a jak nie ma, to nie ma tragedii. Więc ja nie mam takich zachcianek, że teraz musi być i jak nie będzie, to będę gryzła wszystkich. Ale co jem? Jem cytrynę. Na przykład na kanapkach potrafię też albo sobie skropić chleb cytryną, ale tak było też w pierwszej ciąży. Jem piklowane rzeczy, wszystko słone, kwaśne i bardziej takie smaki, aczkolwiek to też niewiele odbiega od takich codziennych moich smaków. A jak ty w ogóle o siebie dbasz? Bo ciąża to taki szczególny czas. Jak wygląda dbanie samą o siebie? Słuchaj, jednym słowem bym powiedziała bardzo, bo ja bardzo dbam o siebie i bardzo dbam o zdrową dietę. Staram się nie jeść tak zwanego śmieciowego jedzenia i dobrze mi to wychodzi. Rzadko kiedy mam taką niepohamowaną ochotę na jakiś fast food albo na chipsy czy na coś słodkiego, takiego przetworzonego. Więc staram się jeść, oczywiście cukier i tłuste rzeczy też czasami są w mojej diecie, ale tych przetworzonych rzeczy staram się unikać i wychodzi mi. Hitem jest to, że niektórzy myślą, że ty sama zaszłaś w ciążę. Bez ojca. Nie ma ojca. Gdzie jest ojciec? Wiesz, to się zdarzyło w historii tylko raz. Tak, ale to właśnie super, że pokazujesz, że można jednak ukryć relację, która jest stabilna i gdzie ludzie decydują się na dziecko. Jak to się udało? Wiesz co, show biznes jest trudne. I ja mam blaski show biznesu, mam pracę i jednocześnie znoszę też cienie. I uważam, że to jest też moja praca, część mojej pracy i nigdy nie narzekałam na to, właśnie widzisz teraz, jestem w ciąży, ale udzielam wywiadu, bo uważam, że to jest część naszej pracy, musimy się wzajemnie szanować i na tym to polega. I tak to też działa, nawet z portalami, jakby my jesteśmy dzięki wam, wy dzięki nam, to jest symbioza. I uważam, że ja tego odciąć nie mogę. Natomiast jeżeli ktoś, kto nie jest ze świata mediów, kto nie czerpie żadnych korzyści z bycia w mediach, wystawi siebie do mediów, to tak naprawdę wystawia się tylko i wyłącznie na te cienie, na ewentualną krytykę, bo tak to też działa, no łatwo nam jest skrytykować kogoś, kogo nie znamy, kogo tylko widzimy na zdjęciu, więc uważam, że to jest niepotrzebne. Razem też doszliśmy do tego wniosku, że taka jest nasza decyzja, że chcemy pozostać jak najdłużej taką parą anonimową. Dobra, ale to nie wychodzicie razem? Wybieracie jakieś takie miejsca, gdzie nie ma ludzi? No bo wiesz, dużo jest opcji, paparazzi, ludzie czasem robią zdjęcia, na mieście nie okazujecie sobie czułości. Jak to wygląda? Wiesz co, znaczy ja jestem domatorką, to nam na pewno bardzo pomaga i nie lubię za bardzo wychodzić. Wiesz, jak jestem po takiej konferencji ramówkowej, to mam ochotę tylko pójść do domu i obejrzeć sobie serial, no. Dobra, w ten sposób, czyli raczej unikacie takich publicznych sytuacji. Tak, aczkolwiek to nie jest tak, że się ukrywam, absolutnie. Więc mam nadzieję, że nie uruchomiłeś tutaj jakichś
Lafitę. Mam nadzieję, że nie. Ale... Tu zróbmy kropkę, żeby wiesz, żeby nie powiedzieć za dużo. A jak z urlopem macierzyńskim? Jak szybko będziesz chciała wrócić do pracy? Będziesz korzystała w... O, dlaczego? Najszybciej jak się da w pierwszej ciąży. Miałam bardzo trudny czas po urodzeniu mojego synka, bo 9 miesięcy nie zostawiłam go nawet na minutę samego. I nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, ale w moim przypadku brak zaufania do wszystkich dookoła, absolutnie nie wynikający z żadnych przesłanek, tylko po prostu to był mój problem, że ja nie chciałam dziecka z nikim zostawić, uważałam, że ja się nim najlepiej zajmę i to jest moja powinność jako mamy, żeby być z nim 24 godziny na dobę i to naprawdę każda minuta. No to teraz mam nadzieję, że tego nie będzie, bo wiesz co, pamiętam, że nie chciało mi się wstawać z łóżka, nie chciało mi się przebierać, zmieniać piżamy, nie chciało mi się myć włosów, nie chciało mi się niczego tak naprawdę robić, tylko chciało mi się być z moim dzieckiem, a poza tym odcięłam się zupełnie od świata i to nie było dobre. Widzę to z perspektywy czasu, więc mam nadzieję tego uniknąć tym razem. Czyli konkretnie szybko, w pierwszym możliwym terminie pojawiasz się na antenie. Wiele osób zastanawia się, jaki masz stosunek do chrztu. Wiesz co, ja uważam, że to jest osobista sprawa każdej osoby. No ja będę dziecko chrzcić. Będziesz chciła, wynika to z twojej wiary. Tak. I dla ciebie to jest totalnie normalne, ale szanujesz też, jeżeli ktoś tego nie robi. Oczywiście, ja tak naprawdę szanuję każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań, ale no, ja też wymagam szacunku do moich przekonań, bo uważam, że na to każdy człowiek zasługuje, więc ja też chciałabym, żeby ktoś szanował jakby moje zdanie. A jakich chrzestnych wybierzesz? Jaki masz klucz? Nie wiem, nie myślałam o tym. No, nie myślałam o tym. Kasiastych się bierze, A, to nigdy nie wiesz. Takich, którzy będą kochać. Ale raczej rodzina czy znajomi? Bo niektórzy decydują się na znajomych, a niektórzy tylko i wyłącznie na rodzinę. A jak ty tak na szybko? Chyba co rodzina. Sądzisz? No, bo rodzina jest na dłużej niż znajomi. No jakoś ten powiązanie krwi, no. Dobra, to ostatnie pytanie. Kiedy znikasz z anteny? Mam nadzieję, że nie zniknę. No dobra, no ale do którego miesiąca będziesz chciała pracować? A Ida Nowakowska do którego pracowała? No nie wiem, to chcesz przebić Idę Nowakowską? Nie przebić, ale tak samo jak ona. Ida Nowakowska rano była w pytaniu, bo południe urodziła. A, dobra, czyli tego samego ci życzę. Dziękuję ci bardzo, trzymaj się, bądźcie zdrowi. A badanie genetyczne robiłaś? Robiłam. No jak? Jeszcze nie wiem. A, czyli czekasz. Czekamy na wynik. A zdecydowałaś się, żeby wykluczyć jakieś różne opcje? Wykluczyć to jest jedno, ale dwa też jest wiele terapii i rzeczy, które mogą wspomóc jeszcze w życiu płodowym dziecko, tak żeby później ewentualne komplikacje się nie pojawiły, więc to jest dla mnie najważniejsze, no i też płeć poznamy. Czyli świadoma mamuśka jesteś, a jak w ogóle oceniasz sytuację kobiet w ciąży w Polsce? Bo jesteś w ciąży i jak ją oceniasz? Ja się dobrze czuję. Jakby ja nie mam żadnych wątpliwości, nie mam żadnych problemów, więc... Czyli jest chill, nie ma na co narzekać. No, wiesz co? Ja nie narzekam. No i spoko. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć. Dziękuję bardzo.